Ponad 16 ton suszu tytoniowego przechwycili funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej. Zatrzymany do kontroli TIR wyładowany był kartonami wypełnionymi tytoniem, z którego można by wyprodukować co najmniej 20 milionów sztuk papierosów. Ze wstępnych ustaleń KAS wynika, że zatrzymany towar, na którym ciążą należności podatkowe w wysokości ponad 8 milionów złotych, mógł służyć do zaopatrywania nielegalnych fabryk papierosów. Zatrzymanym do kontroli pojazdem kierował 56-letni Polak. Poproszony o okazanie dokumentów przewozowych, zaczął nerwowo poszukiwać papierów, co wzbudziło podejrzenia. Ciężarówkę prześwietlono i przeszukano, a w efekcie wykryto kontrabandę. Funkcjonariusze KAS wszczęli przeciwko kierowcy sprawę karną skarbową, rekwirując susz tytoniowy oraz ciężarówkę wykorzystaną do jego przewozu. Mężczyzna został zatrzymany i decyzją sądu tymczasowo aresztowany na 2 miesiące. Grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.